Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na przepyszne cebularze, czyli ciasto nadziane po same brzegi cebulą. W przygotowaniu tychże przepysznych cebularzy pomogą mi roboty Magimix 5200XL oraz Mini Plus. Dostałem je na testy od firmy ronik.pl. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Jeżeli będziecie chcieli sobie o nich więcej poczytać, to tam znajdziecie również więcej informacji. Z grubsza powiem Wam tyle, że ten mniejszy brat Magimixa bardzo fajnie ułatwi Wam pracę podczas na przykład szybkiego posiekania czy cebuli, czy kapusty, przygotowania jakiejś surówki, wyciśnięciu soków i tak dalej. Także ten ułatwi Wam takie podstawowe czynności, które na co dzień wykonujecie w kuchni, nie zabiera on dużo miejsca, także jest łatwy w utrzymaniu. Za to ten większy Magimix ma więcej funkcjonalności, może być też robotem kuchennym dla większej rodziny, jeżeli chcecie przygotować większej ilości na przykład jakiejś surówki, też wyciśnięcie sok, ten dodatkowo wyrobi Wam ciasto i wiele, wiele innych rzeczy, o których też później sobie możecie poczytać, a tymczasem już nie przedłużając, zabierajmy się za przygotowanie ciasta. Do tego Magimixa 5200XL wrzucam dwie szklaneczki takie małe mąki. Może być to też jedna szklanka 250 ml, taka mąka najzwyklejsza, tortowa typ 450, w zupełności taka Wam wystarczy. Do tego dolewamy sobie od razu mleko połączone wraz z wodą, oczywiście podgrzane w stosunku pół na pół, czyli pół szklanki mleka, pół szklanki ciepłej wody. Odrobinę, moi drodzy, soli, też nie za dużo. Do tego suche drożdże, jedną taką paczuszkę, czyli 7 gramów. Jeżeli nie macie suchych drożdży, możecie użyć drożdży świeżych, wtedy potrzebować ich będziecie około 20 gramów. Dodatkowo sypiemy pożywkę drożdży, czyli cukier, najzwyczajniejszy cukier, około jednej łyżeczki. Nie za dużo, to ciasto ma być jednak wytrawne, także z cukrem nie przesadzajmy tutaj. No i nie może zabraknąć w cieście drożdżowym tłuszczy, masełko, jedna łyżka miękkiego masła trafia do środka. Zamykamy misę miksera i miksuję około minutki, tak żeby ciasto nam się wyrobiło. Niesamowicie szybko wykona się w tym mikserze ciasto, także włączam na tryb automatyczny i jedziemy. Ciasto mamy wyrobione, jak widzicie, wyrobiło się idealnie, bardzo szybko, jest delikatne, jeszcze cieplutkie pod wpływem tych obrotów, ono właśnie się nagrzało i o to właśnie chodzi, drożdżowe ciasto szybciej nam wyrośnie. Wyciągamy tutaj to ostrze, jak same zresztą widzicie, jest to bardzo wygodna rzecz, jeżeli, drogie panie, macie jakieś paznokcie fajnie zrobione, no to na pewno się nie pobrudzicie podczas wyrabiania takiego ciasta. A na pewno zrobicie bardzo pyszne cebularze czy jakiekolwiek inne wypieki w tymże robocie. Ciasto przekładam do miski, za chwilę opruszę je jeszcze delikatnie mąką, tylko odrobinkę gdzieś tutaj po boku i na ciasto. Ciasto chwytamy w dłonie, staramy się zawinąć kulkę i zamknąć tutaj od spodu bardzo dokładnie ciasto, tak żeby gazy, które będą wytwarzały się podczas wyrastania ciasta, miały szansę w nim pozostać, co spowoduje jeszcze lepszy jego wzrost. Także sami widzicie, zaciskam u dołu, wszystko jest gotowe i odstawiamy do wyrośnięcia, myślę, na około 25 minut do 30. Ono delikatnie nam podrośnie i wtedy już zaczniemy wyrabiać nasze cebularze. Także pół godzinki odstawiamy w ciepłe miejsce. Ciasto nam pięknie wyrasta, teraz skorzystamy z tego drugiego mniejszego robocika. Na początek zrobimy sobie do obiadu sok, sok z pomarańczy, wyciśniemy świeże owoce, świeży sok zawsze przepysznie smakuje do każdego posiłku. Myślę, że na dwa kieliszki w zupełności trzy pomarańcze wystarczą, także tylko na pół kroimy. Magimix już jest otwarty. Mamy taką nakładeczkę do wyciskania soków, zaklikujemy i teraz na włączonych obrotach wyciskamy sobie przepyszny sok.
Jak widzieliście, ja to zrobiłem dłonią dociskając. Wy, jeżeli się boicie, macie jakieś obawy, bądź dzieci w domu i chcecie, żeby same sobie wyciskały sok, no to za chwilę pokażę Wam, jak to też zrobić. Spójrzcie tylko jeszcze na połowę pomarańczy, jak pięknie wycisnął ten robot cały sok. A teraz wersja dla ostrożnych. Wkładamy połowę pomarańczy, dociskamy. Tutaj możecie sobie dłoń dołożyć i docisnąć jeszcze bardziej pomarańcze. Włączamy i wyciskamy. Jesteśmy, moi drodzy, na stronie sklebronik.pl. Klikamy roboty kuchenne. Chcemy trafić do Magimixa Premium. Klikamy Magimix Premium Plus. Wybieramy kolor, który nas interesuje. Ja biorę ten w połysku, zjeżdżamy, mamy tutaj wiele informacji na temat na przykład dostępnych kolorów, mocy, pojemności, pochodzenia, jest tutaj 30 lat gwarancji na silnik, a poniżej jest zestaw Magimix, to co on zawiera, są ubijaki, główne pojemniki, blendery, dwie tarcze do wiórków, dwie tarcze dla plasterków, możemy też zrobić sobie spaghetti z warzyw, frytki, wyciskarkę do cytrusów, tutaj mamy wiele innych tarcz. Następnie przechodzimy do Magimixa Mini, tego mniejszego brata Magimix 5200XL. Tak jak widzieliście, wszystkie kategorie. Następnie wybieramy tenże model. Pojawia nam się on z całym opisem, kraj pochodzenia, dla kogo jest przeznaczony. No i to, co najważniejsze, czyli co znajduje się w zestawie. Jest tutaj główny pojemnik, m.in. pudełko do przechowywania, ubijaki, metalowe ostrze, różne tarcze do krojenia oraz plastrów. Do tego szpatułka i oczywiście książka kucharska w standardzie, która pomoże Wam w przygotowywaniu różnych dobrych przepisów. Dodałem już taką przedłużkę specjalną do tarczy, tarcza do siekania. Z dwóch stron oczywiście, z jednej możecie sobie posiekać na przykład marchewkę, a tutaj siekamy na plasterki, umieszczamy ją na tym uchwycie, zamykamy pojemnik. I tutaj będziemy wrzucać cebulę. Cebula tutaj musi nam się zmieścić, czyli kroimy ją na połówki i taką oto cebulkę będziemy za chwilę kroić. I teraz posiekaną cebulę, moi drodzy, podsmażamy sobie do zrumienienia na oleju rzepakowym. Około 2-3 łyżek oleju trafia na patelnię i na to od razu wrzucamy posiekaną cebulę. Spójrzcie tylko, jak pięknie ona nam się rozdrobniła. Trwało to dosłownie kilkanaście sekund. Dosłownie około pół łyżeczki. Cukier wspomoże tutaj karmelizację cebuli. Posmażamy około, myślę, 20 minut, tak żeby uzyskać pożądany efekt. Wracamy do ciasta. Jak widzicie, bardzo ładnie nam wyrosło, co najmniej podwoiło swoją objętość. Wysypujemy odrobinę mąki na blat. Formujemy taki sznurek, wałek. I taka porcja, moi drodzy, wystarczy na zrobienie około 5 takich cebularzy. Czyli kroimy sobie na 5 w miarę równych części. I teraz z każdego takiego kawałka ciasta staramy się stworzyć kulkę. Taką samą, jak robiliśmy wcześniej, z całej ilości. Również zamykamy od spodu i formujemy taką jakby małą pizzerinkę, takie gniazdko, średnica około 10-15 cm, tworząc takie właśnie gniazdko, gdzie w środek włożymy posmażoną przed chwilką cebulkę. Jak widzicie, wszystkie placki są już pięknie nadziane. Jeden tutaj nie zmieścił mi się taki okrągły, więc go rozciągnąłem. Kształt jest tutaj, można powiedzieć, taki, jaki będziecie chcieli. Takie placki możecie jeszcze zostawić na około 15 minut do delikatnego wyrośnięcia. W tym czasie nagrzejecie piekarnik do 180 stopni Celsjusza, a następnie wkładamy je właśnie do piekarnika na około 30 minut. Oczywiście kontrolujecie podczas wypiekania, czy placki są już gotowe, po prostu muszą być delikatnie zarumienione i wtedy powinno być ok, ale mniej więcej 25-30 minut, środkowa półka 180 stopni.
Cebularze pięknie się wypiekły, są zarumienione, delikatnie brązowe. Piekły się 30 minut, tak jak mówiłem, w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Tak oto one się prezentują. Jednego pokażę Wam tutaj w przełamaniu. Łamie się, widać znaczące takie bąbelki w środku, czyli ciasto jest bardzo dobrze wyrośnięte, pulchniutkie, delikatnie, rozpływa się w ustach, smak tej cebuli fajnie tutaj się komponuje i takiego cebularza możecie sobie zjeść samego, bądź na przykład podać z jakąś zupą, wtedy też fajnie będzie takie coś mieć na zagryzkę, albo jako taka zagryzka właśnie do grilla, do kiełbachy, do jakiegoś innego rodzaju mięska. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat tych marzimiksów, tak jak mówiłem, wszystkie linki znajdziecie w opisie oraz w sekcji komentarzy. Ja na tym kończę. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.